Już po raz 12 gimnazjum nr 1 w Kozienicach zorganizowało akcję Łowcy Baterii. Podsumowanie odbyło się we wtorek 11 kwietnia. W akcji wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne. Zebrano prawie 2 tony baterii. Wszystkich przybyłych na podsumowanie powitał dyrektor placówki Tomasz Trela. Zanim ogłoszono laureatów tegorocznej edycji konkursu, zgromadzeni obejrzeli program ekologiczny przygotowany pod kierunkiem pań Iwony Bittner i Beaty Tadli-Rodakowskiej. Mowa była o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą wyrzucanie baterii. Podkreślano fakt, że należy je zbierać do odpowiednich pojemników, nie wyrzucać na śmieci, bo mają bardzo zły wpływ na środowisko. Uzupełnieniem informacji były prezentacje multimedialne. Program poprowadziły Barbara Kania i Karolina Pietrzyk. Wręczanie nagród laureatom rozpoczęto od uhonorowania uczniów gimnazjum nr 1. Najwięcej, bo ponad 40 kg, zebrały klasy 2A i 1B. Drugie miejsce zajęła 3B, której uczniowie zebrali ponad 38 kg. Na trzecim miejscu uplasowała się 2C, której udało się zgromadzić ponad 37 kg baterii. W gronie uczniów gimnazjum nr 1, którzy przynieśli najwięcej zużytych baterii, bezkonkurencyjna była Wiktoria Klimowicz z 2C, która przyniosła ponad 20 kg. Na drugim miejscu uplasowała się Karolina Różańska z 1B, a na trzecim Karolina Hałas z 3B. W gronie placówek biorących udział w konkursie bezkonkurencyjna była Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach, której uczniowie uzbierali aż 725 kg baterii. Drugie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozienicach, która uzbierała 305 kg, a na trzecim miejscu uplasowało się Przedszkole nr 1 w Kozienicach pod Topolą, które zebrało 223 kg. Było też wyróżnienie dla gimnazjum nr 1 i nagroda specjalna dyrektora szkoły dla gimnazjum w Głowaczowie. Po przeliczeniu ilości baterii na jednego ucznia podział miejsc na podium był następujący. Przedszkole nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy. Zostały też nagrodzone osoby wykonujące plakaty związane tematycznie z konkursem, a także ci, którzy zgłosili swoje prace literackie. Nagrodzono także najlepsze prezentacje. Laureatom pogratulował dyrektor gimnazjum nr 1 Tomasz Trela. Były też podziękowania za wspieranie działań ekologicznych. Między innymi przekazano je dla firmy recyklingowej z Kozienic, prowadzonej przez pana Marka Piosa. W jego imieniu podziękowanie odebrała Michalina Wójcik. Były też podziękowania dla nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. Jak co roku koordynatorkami całego przedsięwzięcia były panie Iwona Bittner i Bożenna Szumlak, nauczycielki z gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Łącznie na przestrzeni ostatnich 12 lat zebrano podczas tego konkursu aż 22 tony baterii.